Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Walking Dead. Dzisiaj nagrywam jest sam, kolejny odcinek, bo jest tam trochę czasu, ale ile mam tego czasu do końca nie wiem, więc jakby była taka sytuacja, to musiałbym odcinek przerwać w trakcie odcinka, no to przepraszam za to, po prostu wtedy przerwę odcinek i tyle, ale jest trochę czasu, tego mam, ile konkretnie to nie wiem, no ale mam nadzieję, że też tam odcinki wyrobię. Mam to nadzieję, że nie będzie jakoś wielkich problemów z tym odcinkiem do nagrania go, no bo ogólnie tam mam ostatnio mam takie małe problemy z nagrywaniem, no ale mam nadzieję, że tym razem odcinek przebiegnie bez większych przeszkód. No zobaczymy, jak pójdzie. Dzisiaj na pewno tego epizodu nie skończymy w tym odcinku. Raczej tego epizodu skończymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ogólnie ten odcinek pójdzie mi bez większych problemów, no i że uda mi się go spokojnie nagrać. Że tutaj również granie będzie się borykać z jakimiś ogromnymi ścinami. No ale dobra, rozpoczynamy, kontynuujemy dalej epizod trzeci. No i zobaczymy, jak się dalej akcja potoczy. Mam nadzieję, że znowu chcę ten odcinek nagrać. Jeśli nie, to po prostu przerwę nagrywanie w trakcie. Tak, znienacka po prostu i będziemy dalej kontynuować sobie ten epizod w kolejnym odcinku. Jakby miała być taka sytuacja, że nie zdążę tego odcinka do końca nagrać. Ale okej, rozpoczynamy. A ciebie to kontynuujemy epizod trzeci, no i zobaczymy, jak dalej się potoczy akcja. Już teraz tak ciszej będę, bo jest wieczór. 18 obecnie jest u mnie, nagrywam, więc teraz ciszej będę. Jasne, dacę. Kochamy was. O, na długo sobie nie pozwól. Ale to będzie taka akcja ze swędowcami, to będzie trzeba przejść między nimi, naprawdę będzie straszne. Ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się to zrobić. Bez większych faili. Guess we're really doing this. Only the team blending in with the walkers need to cover themselves. Now we just need your walker friend is here. Good lord. Jan. Hello. Guys, this is James. He's my friend. He's, so cool. How do you get the skin like that? Clementine? Can I try it on? That's not a good idea. Come on, please. Willie, come on. Give him some space. But I just want to... Not right now. Yeah, right. Sorry. Uspokój trochę. I didn't mean to be weird or anything. It's okay. Oh, and sorry I tried to shoot you that one time. Your mask looks so real. Functional and fashionable. I'll take two. Funny. Is this the guy that Clem said she'd flip? Yeah. Clementine, could I speak to you alone? Ale ona by to i tak oficjalnie zrobiła tylko z Luisem. Luis to jest jej prawdziwy ogier. Nie, no lubię tę grę, naprawdę lubię tę grę. Jest świetna. They'll be here in a little while. You can join them as they pass through the trees. The noise from the boat will draw them toward the water. Then we can get on board and save our friends. Your friends are different, open-minded, accepting. Maybe one day you'll be the same. Przecież ty nawet nie znasz ich poglądów odnośnie tego, czy swedaca mają do czynienia. Ty nie wiesz nawet, co oni sądzą na ten temat. Jednak ciekawe, co zmieni spłytę w momencie, gdy ci powiedzą też, że sami nie wiedzą w to, że swedaca mogą mieć duszę. Bo mogą w to nie wiedzieć, wyobraź sobie. Listen, Clementine. I need to talk to you about AJ. What do you mean? The Whisperers were my family. From a young age. In that time, I witnessed a lot of death and suffering. Eventually, I became the cause of it. Weakness was considered a poison. And I believed in that fiercely. Tak, swoją drogą, przepraszam teraz przerwę. Przepraszam ogólnie za dźwięki w tle, ale moja mama zostawiła gdzieś telefon. I ten telefon teraz taki wydaje dźwięki, bo jest włączony, więc przepraszam za to, jakby co, sorki. Mam nadzieję, że jakoś to przeszkadzać wam nie będzie. Ale dobra, wracamy do gry. Dobra, nie, może okno zamknę, bo chyba okno jest niezamknięte. Okej, dobra, przepraszam, bo się wam teraz trochę u mnie jest na dworze, tam samochody jeżdżą ogólnie, więc przepraszam za to, jeśli będziecie to słyszeć.
Mam nadzieję, że jakoś złam to wszystko, nie będzie, wracamy do gry. Już nie będę przerywać. Załuję tego naprawdę. Honestly, I don't even remember his name. All I knew was someone like him would only slow us down. That was enough of a reason for me. You killed someone innocent? A child? That's horrible. I know that now. But then I didn't care. It had to be done. After he died, I kept hearing his words in my head. Those people are like us, just on a different path. I stopped killing after that. I changed. No one else did. Dlatego się dołączył od swojej grupy. He killed someone. It reminded me of them. Of myself. Ale to nie jest ta sama sytuacja. Słuchaj, ty go zabiłeś premedytacją. Z kolei on zabił spadkowo, on sobie w ogóle nie zdawał sprawy z tego, jak do końca wygląda sytuacja. To nie jest to samo. Nie można tego porównywać. Taking life like that from a young age, it breaks something inside you. Może i trochę tak, ale też nie miał innego wyjścia. Nie będzie miał innego wyjścia, później nie będzie musiał zabijać. Jeśli chce przetrwać. Poradzi sobie. He won't be the same boy he was. I've seen it happen too many times. Musi to zrozumieć, to sami nie ma wyjścia. Being ruthless is what's kept him alive. That's all that matters. And if history remains true, it'll be what gets him killed. Słuchaj, nie jest to samo. Choć teraz powiem, sadzę za Klem, w tej opcji powinna mu to lepiej wytłumaczyć. Nie zabicie okrutnym, trzeba go obsadzić, tylko bycie racjonalnym. Mordowanie, gdy trzeba, trzeba go obsadzić. No nie ma innego wyjścia, jak zamordować, gdy musi. Komu teraz lepiej to powinna wytłumaczyć z drugiej strony, Klem. Widać, że przesył i doprowadziła do tego, że on teraz ma takie poglądy. No ale on też nie może kierować się myślą, że w ogóle nie ma za zabijać, no. W tej sytuacji, w takiej sytuacji, w jakiej oni żyją, no to bardzo często morderstwo jest jedynym wyjściem. On tego nie rozumie. There'll be a door on the bottom with ash and stuff. Put it in there. Okay. Zrozumiałam. See you all on the other side. I'll cut it open. Louis told me about Minnie. That Sophie died, and Minnie is one of them now. Just, if you see her out there, tell her I forgive her. On jest naprawdę za dobry. Tell her myself, but I just want her to be okay. Dobra, obiecuję mu to. Yeah, sure. If we see her, I'll let her know. Thanks. Tego mnie krytyka składa, jakoś, no wiadomo, to jest spiepsa rzeczy. Ale tego na trochę jest inna sytuacja, jak dla mnie jest z Sarą. Sara była wcale nie ogarnięta. Ten ma mózg faktycznie, tylko po prostu. No ten. Ma mózg faktycznie, tylko. Ja to jest dzieckiem, no ile on ma lat 10, no? On jest prawie z wieku Klem z pierwszego sezonu. O wiele bardziej można to zrozumieć niż Sara, która miała 15 lat, a była totalnie nieogarnięta. What if something happens to you, Clem? What if I can't? Daz radę. Mogę trochę zmotywować, wiesz co? Będzie dobrze. I wouldn't have asked you to come with me if I didn't believe in you. Jest dobra, ja mówię, że będzie dobrze, a jestem wręcz pewna, że na miejscu Luisa miałabym takie same podejście. Gdyby była na jego miejscu. To jest, no i znam tylko wręcz pewna. Ale chyba się w Klem. Teraz gram w Klem. Klem jest pewna siebie, jest optymistką, więc ta starość taka być. What if I just get us caught too? All it would
take is one little screw up, and I screw up all the time. Będzie dobrze, dasz radę. Right. Come on, Lewis. Get it together. Ja w ciebie wierzę. I need you to slap me. Help pull me out of this. A ja mam lepszy pomysł. Right here. O właśnie, ja mam lepszy pomysł. Po to ci slapnąć. Lepiej ci okazać uczucie. No. Całujemy. Kurde, lubię ich, naprawdę. To jest fajna para. Clementine pokazuje swoją dziewczynę tą stronę i to jest coś, co w niej lubię. Ona potrafi być trochę dziewczynę nawet w tych czasach, a nie jak Ellie, która jest panu chłopcycą. Nie okazuje żadnych emocji. Not doing what I think we are. That depends. What do you think we're doing? Oh God, we are. It'll help us blend in with the walkers. No, Louise, ja tego sposobu nie znam. Współczuję ci, Louise, ale niestety nie mamy innego wyjścia, no. There. I think I'm ready. No, you're not. No nie, to ci trzeba posmarować twarz niestety, przypomni Louise. Ale to konieczne. Przepraszam. Wiem, że się czujecie, a teraz bym się z tym zleciła, naprawdę mnie to by obrzydzało. You know, Walker blood is one of the hardest stains to get out. You owe me some new clothes. Violet powinna zwracać uwagę na ubrania, a nie Louise. Znaczy, okej, fajnie, że Louise zwraca uwagę, ale to fajne, że nie powinna zwracać uwagę na takie rzeczy. Jak czyste ubrania. Chyba kurde, by kiedyś wybrać ścieżkę Violet i sprawdzić, gdzie tutaj wyczytałem stany z Violet. Tutaj właśnie. Kiedy to będę miała coś zrobić. To może, gdyby to rozpoczęło serię na tych wyborach. A ja cię nie, i to jest ten moment. Teraz właśnie ja będę musiała zadzwonić się z wędacami, żeby właśnie... Żeby właśnie... I doprowadzić do tego, że pan Clem zabił. To jest moment, za którym nie przepadam. To jest naprawdę ciężki moment. I nie zdziwię się, jeśli mnie to zastrzelą! Ku! Ku, tutaj! Okej. Okay. Dobra, i co teraz? Okej, cool. W ostatniej chwili udało mi się tego smedata znaleźć. To jeszcze nie koniec. Nie! Cool! Dobra, w ostatniej chwili się udało mi tego smedata znaleźć, no. Ja cię! Ale jest teraz przestraszyło, ale dobra, udało się to zrobić. Nie wiem, w to udało się. Za pierwszym razem udało mi się tą sekcję przeprowadzić, tą scenę. No, kradniemy wam zapasy. To jest zemsta za to, co nam zrobiliście. No to ja na pewno i tak tutaj zginę, co za moją głupotę. Dobra, D. To jest tylko trudna sekwencja, ale mam nadzieję, że sobie w miarę poradzę. No i tak chyba najtrudniejsze mam za sobą. Dobra. Płyniemy pod wodą. Ajajaj. No Clem, uważaj, bo tam są swedace. Clem. Nie! No właśnie tego się bałem, zanim swedac złapie. Dobra, ku mam wciskać ku, tak, ku, okej. Okay. Już wciskam. Nie pozwolę wam dorwać Clem. Clem to jest księżniczka, nie pozwolę wam jej zabić. Clementine to jest księżniczka przetrwania.
Louis, póki ty jesteś, to jest dobrze. Dobra, teraz tak. O, ja ci teraz właśnie będę musiał włączyć to światło. Zajmę tyle dobrego, że te smata to zabijają. Dobra, teraz tak. Okej, teraz idziemy. Teraz właśnie jest dosłownie ta sama akcja jak ze Scarecrow w Batmanie. Dosłownie ta sama akcja jak ze Scarecrow. No, trzeba unikać światła. Dobra, udało się. Ej, ty to zawsze jest gotowe. Was super, to smedace. O, raczej, i teraz właśnie to. Moja ulubiona zabawa ze smedacami. Kurde! I to był właśnie błąd. Powinnam po prostu prawdopodobnie nawet nie używać tego łuku, tylko po prostu zapnieć te smedace trochę inaczej. No, kurde, zginę tu. Coraz wierzę, że tu zginę. Dobra, teraz siebie załatwię. Patrz jak nam... Ajch. Już chciałem powiedzieć, że będę się patrzył, bo kurde, zabiję mnie, nie! Ech, kurde, i tego się właśnie bałem, że tu zginę. Niestety. Ajaj, no spiepsyłam to. Ale coś znowu ta cło zimy, co się dała we znaki. Spracam za to. Dobra, jest raz. Myślę, że chyba tutaj zamiast dółku będzie lepiej użyć tego kolana od razu. To lepiej będzie ich zabić tak wręcz. Dobra. To Q. No patrzcie, no kurde, nie, znowu mnie zabiło, nie. Ech. Dobra, a skąd się niby bierze ten swendac z tej drugiej strony? Skąd się niby z tej drugiej strony bierze swendac? Nie, wiecie co, tego łuku jednak nie będę używać, bo to jest sama masakra z tym łukiem, naprawdę. Ja nie jestem dobra w wystrzelanie z łuku. Niestety. Ja nie strzelam z łuku tak dobrze, jak Lina strzela pierścieniami, więc niestety no... Tutaj jestem w tym kiepska. Dobra, jeszcze raz. I chyba faktycznie będę po prostu używać tutaj Q i E. To jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Dobra, teraz ciebie. Do ciebie, kurde, no nie! O, dobra, udało się. Okej, okay, teraz ciebie jeszcze. E. I Q. No i powinnam tak od razu zrobić. Od razu tak powinnam zrobić. I bym nawet w ogóle nie zginęła, tak? Tak to dupa, musiałem zginąć oczywiście dwa razy. W tej scenie. Więc jakby to przepraszam za to. Ale pamiętam, że gdy nagrywałem tę grę na dobrych wyborach, to wtedy zginęłam o wiele bardziej w głupi sposób. Ja wtedy zginęłam w taki sposób, że... Ja wesłałam w to światło wtedy. I mnie to światło załatwiło. Dobra, ale jesteśmy w środku. Więc najwyższa pora znaleźć boiler i rozprawić się z Lily. Idzie strażnik. Na tego strażnika to będzie trzeba uważać. Wow! Okej, chowamy się. Mało brakowało, by nas zauważyła. Dobra, na razie tam nie idziemy. Okej. Wchodzimy tutaj. Dobra. Schowaj się. Zaraz się zdorwę. Ku, zabijamy go. Tutaj nie można nie pokazywać jakiejkolwiek litości. Należy zabić każdego po kolei, tyle w temacie.
Ja wiem, o co widzę, że James miałby z tym problem. Ale James też musi zrozumieć, że to jest walka o przetrwanie. Tutaj w tym spadku zabijanie to jest jedyne wyjście. I nie ma zaboli. Schowaj się, okej. Okay. No i nawet celem chyba do swędacy jest, co? Dobra. Strzelaj w głowę. Nie możemy ich oszczędzać. Jeśli będziemy ich oszczędzać, to oni później ruszą za nami w pogoń. I będą dla nas tylko i wyłącznie z zagrożeniem. I chcą po prostu nami co zabijać. James musi to zrozumieć. Walczymy o przetrwanie. Podkładamy bombę. Podkładamy arcydziełomica. I niech ich wysadzi w drobny mak. Dostaną to, na co zasługują. No ruszamy w takim razie. Dobra. Znajdź swoich przyjaciół. Musimy swoich przyjaciół ratować teraz. No co, idziemy na górę w takim razie. Nie, tam się widzę, psy grupują chyba na górę. No to może być problem. Minerva, focus. Ale okej, chyba tutaj ich znajdziemy. Minerva. Ja tutaj jest jednak zależna ta, nie naprawdę. Ja, dobra, widać, że ją... Totalnie nią tutaj manipulują. Na no, temat skóra baba, co widzę, jest tam złym, manipuluje tą Minervę. No musimy się z nią skonfrontować. Nie ma wyjścia. Nie ma zeboli. Bo co? Po swoich przyjaciół tu przysłam. Ten to jak będzie w niebezpieczeństwie, to będzie w niebezpieczeństwie tylko i wyłącznie z twojej winy. Dobra, ze względu na Tena. O, naprawdę? Na pewno tutaj nie jest bezpiecznie dla niego. Lily jest psychopatką. Nie zdziwiłabym się, gdyby Stana też chciała zrobić za uniezami, mimo tego, że ona ma tylko 10 lat. Nawet 9 tylko. Violet. A jest Violet, to naprawdę będzie nieprzyjemnie. Zaraz się dowiecie dlaczego. A bo nie, to się może dowiecie w kolejnym odcinku. No sprawdźmy co u niej. Oczywiście! Zdradziła nas. Okej, ona w tym momencie daje do zrozumienia, co zabije AJ'a. Grozi mu zabije dziecko. Masakra po prostu jakaś. Masakra. No Minerva okazała się być totalną przypadką, która jest totalnie zmanipulowana przez tą deltę. Masakra jakaś. Ale dobra, teraz mamy zapis gry, więc słuchajcie, w tym momencie sobie odcinek zakończę. Ponieważ nie chcę ryzykować, że nagle tutaj ktoś mi przerwa nagrywanie, więc w tym momencie odcinek zakończę. No a w kolejnym odcinku już sobie ten epizod zakończymy. No okej, okay, czasem nie to, że odcinek przebiegł bez problemów, gra się nie zacina, więc chyba faktycznie no... Coś chyba ma to, że tutaj temperatura w miejscu, w którym obecnie przebywam, wpływa trochę na laptop do tego stopnia niezbyt przyjemnie, że później mam problemy z tymi grami, może to was też o to chodzi. No ale co, z czasem nie to, że udało mi się ten odcinek nagrać bez problemów, też dam mu chwilę odpocząć temu laptopowi i od razu widzę, że dobrze mu to zrobiło, na szczęście. Ale okej, okay, ja w tym momencie kończę odcinek, to będzie na tyle na razie, no i w kolejnym odcinku już wiadomo sobie ten epizod zakończymy. I naprawdę kolejny odcinek będzie epicki. To, co się będzie działo w kolejnym odcinku, no sami musicie to zobaczyć. Już niebawem to zobaczycie, bo niebawem ten odcinek również będę nagrywać. Ale na chwilę bez końca to będzie na tyle. Na razie.